pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem, II, no to było na pierwszym roku studiów teologicznych, kiedy przyszedłem do seminarium. Na pierwszym roku byliśmy, to był rok 1957, on nam wykładał propedeutykę filozofii chrześcijańskiej. Takie wprowadzenie bardzo mocne w filozofię, bo to były pierwsze lata, to studia filozoficzne zasadniczo. I właśnie on jako doktor, jeszcze i w normalnej czarnej sutannie, przychodził do nas na wykłady. I bardzo taki był bezpośredni, fajny. Pamiętam, że zawsze zaczynały się wykłady po modlitwie, tak się opierał o stół, stanął przed stołem i opierając się tak, mówi, no i co? Jego pytanie zasadnicze było takie, a myśmy opowiadali bzdury różne przez moment. To było krótkie takie, bardzo króciutkie. My tamśmy mu mówili rozmaite sprawy, ale to takie bzdurne, co było na śniadanie, takie, no, że znowu była marmolada i takie, no ale to jak to dzieci, jak takie chłopcy, tacy chłopcy młodzi, a to wiedzieliśmy, że on taki bezpośredni. Ale on tak króciutko to było i zaraz, no teraz do rzeczy. I już był wykład taki, jak trzeba do końca. Bardzo sympatycznie to było. A potem po pierwszym roku, jak byłem, to pamiętam, w czasie wakacji on został mianowany biskupem. I konsekracja była, pamiętam dokładnie, 28 września 1958 roku. To była w katedrze wawelskiej, święto Wacława. No i byliśmy na tym, bo całe seminarium było, byliśmy na tej, wtedy pierwszy raz zetknąłem się z tym, co to jest sakra biskupia i całe te ceremonie bardzo wielkie, to zaciekawiło wszystkich. No a później to już był kontakt częstszy, bo on chciał być w kontakcie z klerykami. To była ta jego nowa młodzież, z którą tak miał do czynienia, zwłaszcza jak został potem biskupem, ordynariuszem. Ale na trzecim roku jeszcze, wtedy był ordynariuszem ksiądz arcybiskup Baziak, a on na trzecim roku, jak byliśmy, to wykładał nam Principia teologii moralnej. Miał ogromną wiedzę, to wiadomo, że my tam żadne filozofy nie byliśmy, żadnymi filozofami, no ale trzeba było, żeśmy to, co nam mówił, no tośmy się starali, poza tym dał nam podręczniki ABC tomizmu, takie coś pamiętam, i potem go ubiewa tam coś, także to takie rzeczy nas wprowadzał w filozofię. Był wymagający, ale sprawiedliwie to wszystko było, także to nikt pretensji nie miał do niego. W ostatnim roku mojego tu pobytu jeździłem do Krakowa na studium życia rodzinnego. On stworzył takie studium dla księży. I to było w kurii wykłady. Zwłaszcza te pierwsze, to muszę powiedzieć, że były wspaniałe te wykłady. Zaprosili profesorów takich, którzy rzeczywiście tam dużo dało to. No i potem jeszcze w drugim roku to nas tak przygotowywano do tego, żeśmy prowadzili takie duszpasterstwo w rejonach i tam coś kilku księży, sześciu czy siedmiu, nie pamiętam dokładnie, wyznaczyli. Też jeździliśmy dodatkowo w drugim roku, także żeby tam się jeszcze dokształcać trochę. Wtedy było tylko trzy osoby, pani doktor Połtawska, ksiądz profesor Turowicz i ksiądz biskup Smoleński. Wiem, że wtedy nas właśnie formowali jeszcze dalej. Ale to była jego, właśnie on, jemu sprawy rodzinne bardzo mocno leżały na sercu i zawsze chciał, żeby te sprawy były bardzo. A tutaj rzeczywiście nawet już wtedy tu poradnictwo rodzinne przy parafii Zakopanem było. Ja z nim się na tych łazach się spotykałem wiele razy. W Krościenku on na przykład chyba w 73 roku to było, on w wakacje, drugi albo trzeci, chyba trzeci, przyjechał tam i poświęcił figurę
figura Matki Bożej Niepokalanej, która jest no, matką oazy taką tam. Przed tym domem, tam centrum oazowym w Krocienku, on to, kardynał Wojtyła to poświęcił. Trzeba powiedzieć, że był jednym z pierwszych biskupów polskich, którzy tak serdecznie poparli oazy, ruch oazowy. I tutaj byliśmy w Poroninie, na plebanii, spotkaliśmy się ci księża, którzy prowadzili oazy i polecił nam kardynał, żeby zaprosić proboszczów tych miejscowości, z których była młodzież na tych rekolekcjach oazowych. I tak zdecydowanie mocno mówił, że jest, popiera całkowicie to. No, my mieli wtedy kogoś takiego mocnego, to inaczej się zupełnie potem pracuje. Zresztą jak później on nam dawał zawsze skierowanie na te oazy. Podpis jego, pieczęć. Zlecam, tak było napisane, zlecam księdzu temu i temu prowadzenie rekolekcji oazowej dla młodzieży od do. To były 15-dniowe. No i to wtedy się zupełnie przychodziły, bo to nękali nas bardzo władze. No to myśmy zupełnie wtedy jakoś mocniej na to, bo nie, już bez lęku się spokojnie szło i koniec. Chociaż jak przychodzili, to już rozmawialiśmy z nimi, ale zdecydowanie. A takie szczególne pamiętam, jak przyjechał, on często odwiedzał, wpadał tak do niespodziewanie nieraz, bo widać, że lubił te oazy i przyjmywał. Kiedyś był pierwszy piątek, który przyspowiadaliśmy z drugim księdzem, który prowadził, bo proboszcz wyjechał na urlop, więc my go zastępowali. A tam siostry się zajęły zakonne tą grupą naszą młodzieży. I on przybył i z nimi tam porozmawiał, potem zaczęli śpiewać. I godzinę śpiewali, my nie wiedzieli, że on tu jest. Bo my spowiadali w kościele. Myśmy spowiadali w kościele. I przybiegł dopiero taki chłopak, który teraz jest, wiem, że w Australii, bo mnie kiedyś tu odwiedził. Ożenił się i w Australii mieszka. Ale przyjechał kiedyś, to był animatorem tam i przyjechał, mój proszę księdza, bo przed kościołem jest ksiądz kardynał. Chciał z wami się spotkać. No już miał odjechać, ale mówi jeszcze, by się trzeba z księżmi spotkać. I tyle. No i przywitał się z nami no i pyta się, jak tam idzie. Ja się wtedy tak trochę pożaliłem, mówię, że znam się, idzie dobrze, ale boję się, bo już tak wygląda na to, że już nie przyjmą na następny turnus gospodarze, bo są strasznie zastraszeni. Ogromnie są zastraszeni. Boję się, że nie przyjmą następnej grupy już. Były trzy turnusy zawsze zaplanowane i dograne. Ale straszyli ich, że będą brać do wojska, że będą kolegia, że będą mandaty płacić, Bóg wie co. I mówię, dobrze by było, proszę księdza kardynała, bo jest pierwszy piątek, ludzi pełno w kościele, tam pobożny naród, żeby im tam coś powiedzieć, ksiądz kardynał, żeby powiedział, bo oni tacy są wystraszeni. Proszę Państwa, ja wtedy pamiętam, że stałem tam z tyłu tego kościoła i miałem łzy w oczach, jak on zaczął mówić. Ja tak patrzyłem na niego. Mówił stanowczo, zdecydowanie, ale tak życzliwie i mówił, proszę się niczego nie obawiać. Przecież robimy dobrą robotę, służymy Bogu i służymy Ojczyźnie i wychowujemy młodzież do służby Ojczyźnie także. I jeżeli kto się ma wstydzić, to oni, ci, którzy was chcą gnębić. No i, ale nie martwcie się nic, będziemy się bronić i będziemy się wspólnie bronić. Tak zdecydowanie mówił, że ja byłem spokojny, że teraz nie wiem, co by się działo, to ci ludzie będą z nami. I tak było. Ja wtedy przeżyłem takie dziwne odczucie na Wawelu, w czasie pierwszej pielgrzymki. No, wysłuchałem wszystkiego, ale tak jakoś... To niedawno on odszedł od nas rok temu, nie? Czy nie, no nie cały rok, bo to był w czerwcu, a w październiku odszedł, a w czerwcu... Takich spotkań tam z nim jako kardynał, myśmy mieli wiele. Wczoraj miałem... my sobie przypomnieli z kolegą 50. rocznicę spotkania z nim tu w Tatrach. Znaczy w Tatrach. W Księżówce miała najpierw wczoraj, dokładnie 24 marca 68. Już był kardynałem w 68, ale miał zebranie dekanalne z księżmi w Księżówce. I potem przed obiadem mówi tak, idziemy na obiad, a mówi, słuchaj, co robisz po obiedzie? Masz czas? No mam.
A na narty byś ze mną poszedł. Za szok dla mnie znowu nie. On jeszcze był kardynałem, ale... dobrze, jeszcze kolegę być może... Tak, no dobrze. I z kolegą byśmy tu nasmarowali narty w tamtym pokoiku. Bo ja tu mieszkałem. On patrzył, wziął plecak, taki prawie pusty. To było dla mnie takie zaskoczenie, nie? I kolega też tak się zdziwił. No i ruszyliśmy Doliną Kościeliską. I myśmy mu chcieli wziąć narty, że nie wypada, żeby kardynał. Nie, a my się młodzi, damy sobie radę, ja wtedy miałem ile 20, chyba, no 28 lat. No, więc nie dał, absolutnie nie. I tak szedł z nami i znowu rozmawiał o różnych sprawach, wypytywał nas po drodze. Całą Dolinę Kościeliską by przeszli, bo Podornak aż tam, bo na wylot Doliny Tomanowej. No i tam, narty na ziemię, plecak wyciągnął. Patrzymy, podpina foki pod plecach. On dostał te foki od takiego jednego księdza jako prezent. I podpiął sobie foki. My wzięli narty, przypięli. No i on ruszył i my za nim idziemy. Jezu, jak nam dał w kości. Bo on sobie szedł jak po równym, bo foka to ma to sierść pod... No i on nie cofał, a nam się ślizgały narty, jeszcze posmarowane dobrze. No w każdym razie miejscami jodełką. Mnie pod to aż się lał po plecach, także nie wiem. No. W pewnym momencie kolega się odwraca i mówi, Staszek, ja już mam dość. A ja mu mówię, ja już dawno dość. Ale wstyd się przyzna, 20 lat starszy od nas ksiądz kardynał. No żeby tam nie heroje takie, no więc żeśmy nic nie mówili, ale na szczęście tam w pewnym momencie kanowi, no dość, wysoko my już tam podeszli w Dolinę Tomanową. No i w końcu zjeżdżaliśmy, w dół się dobrze zjeżdżał, tylko zastała nas burza śniegowa. No i taka wtedy. I proszę sobie wyobrazić, jak byliśmy w czasie jednej z pielgrzymek w Rzymie. To był wtedy, wiem, że był wtedy ksiądz dyrektor księżówki z nami. Wtedy był ze mną i jeszcze, nie wiem, nie pamiętam już jaki ksiądz. Na takim, u Ojca Świętego, na takim spotkaniu małym. Tam zaprosili nas do góry. I ja tak, rozgadaliśmy się, ja tak mówię, ale wspomniałem to, że jakbyśmy byli na nartach z księdzem kardynałem, mówię, z waszą świątobliwością. Mówię, no ale nam dał wtedy w kość i opowiadam mu to, jak to się z nami działo i tę naszą rozmowę z kolegą. On się zaczął śmiać i mówi, ale wtedy przyszła taka burza, on mówi. My podziwiali znowu, ja podziwiałem pamięć, no i ci też się dziwili, że tak pamiętał dokładnie to, bo ja im tu opowiadałem wcześniej. Podziwiać to trzeba, jak miał zorganizowane właśnie życie. Musi być czas także na ten relaks. I to mu dawało siły. To było dla niego, ponieważ góry kochał, to było dla niego odskocznią.